Hej, witam wszystkich na wideobooku książki Ryoka, Kompleks Pygmaliona. Są daty, są wydarzenia, jest jakby alternatywna wizja rzeczywistości, bo dzieje się, tak jak powiedziałem, sytuacja troszeczkę na tutaj naszym Grunwaldzie, gdzie teraz jesteśmy, troszeczkę w Paryżu, troszeczkę w Larnace na Cyprze, kończy się wszystko na Barbadosie. Tam są podane kolejne konkretne daty, kolejne konkretne miejsca, jeżeli by strzelnicy chcieli na mnie dotrzeć i zobaczyć, że czytali książkę, które się wydarzyły. Tak, więc tytułem wstępu, co wydarzyło się do tej pory. Aleks spotkał Ryokę w 2014 roku na Placu Solnym. Zlecił jej misję przywiezienia róży niebieskich z Sewilli do Strzegomia. Ryoka nie była tym bardzo zadowolona, jednak zgodziła się. Krótko przypomnieliśmy, jak poznali się w 2003 roku, kiedy Ryoka chciała zgładzić żonę koszykarza reprezentacji Francji. Aleks odstawił ją do psychiatryka, lecz ona wydostała się i potem ją uwięził, ale nie dało, co za bardzo udało się ją okiełznać, więc zaczął ją szkolić na członkinię Rad Screw, którą wreszcie została. Potem powiedzieliśmy chwilę o tym, kim jest Aleks, oraz przedstawiliśmy nowego bohatera, Sebastiana Kamińskiego, który pisze swój pamiętnik i fascynuje się rapem. A teraz dobrnęliśmy do rozdziału numer 4, czyli kim jest Aleks. Ryoka bez zapowiedzenia zjawia się u niego w domu i rozważa, kim on tak naprawdę jest. Zaczynam czytać. Znudzona tymi 15-minutowymi rozmyślaniami postanowiła zwiedzić jeszcze raz bibliotekę i dawne więzienie. Nie tak łatwo ją odnaleźć. Ukryte za dębowym renesansowym kredensem i weneckim lustrem przejście prowadzi wzdłuż wiekowych etażerek do owalnej krążnicy. W jej centrum stoi pokryty kilkunastoletnim kurzem kredowy fortepian, pod którym na starym materacu sypiała Ryoka. Przesunąwszy legowisko i wyrobione klepki po sforsowaniu masywnej starowej pokrywy, znajdujemy się w najprzytulniejszym lokalu piwnicy. Dalej w dół kończy się Wrocław, a zaczyna szczurzy Mordor, który nawet tak ciekawska osoba jak Ryoka boi się eksplorować. To tu ma swoją szczoteczkę do zębów, pstrykatą gąbkę o kształcie kaczki i inne toaletowe przybory. Mimo wieloletnich próśb, przymilań, awantur i gruźb wyjazdu na zawsze, Black Rat nigdy nie zgodził się na instalację w łazience lustra. Pewnie nie lubi się oglądać nago, brzmiałoby tłumaczenie Bielicy, która by złagodzić burzące feng shui pomieszczenie się kacze, piły, nożycze i inne starożytne narzędzia tortur, w swojej części łazienki powiesiła wycięty z Bravo plakat Michaela Jacksona i ustawiła turystyczne radyjko. Nie, żebym się bała, ale lubię, jak ktoś wie, że tu jestem. Zgodnie z kodeksem, klucznik jedynie wpuszcza muchę do pajęczyny. Przyznanie się do winy jest własnoręczne wymierzenie kary. Jest ona stosowna, można odejść do świata i nie grzeszyć więcej. Dla silnej, skocznej i wygimnastykowanej seks rat wsparciała nowa drabinka jest całkowicie bezużyteczna. Niczym grotowa zsuwa się po ośliwym kanale, lekko mina kolana przy kontakcie z kawałkową posadzką i jest na miejscu. Jak tylko masz jaja, które ja mam, mówiła do siebie niejednokroć, to jest prywatny park wodny. Trzeba stale szukać szczęścia we wszystkim. Brzmiało jej mocno, wytatuowane na wspak nad lewą piersią, tak by patrząc w lustro zawsze sobie je o nim przypominać. Niestety, co najbardziej bolało Ryokę w łazience, przejrzeć można się było tylko w polerowanych tasakach, a światło jest na lekarstwo.
Na szczęście jest bieżąca woda, kibel i gniazdko do prądu. Więcej żadna kobieta nie potrzebuje, by wystrojeć się na miasto, zmyć makijaż czy odświeżyć po podróży. Wyjście na górę wymaga sposobu, ale kto nie ma w domu sprzętu, który obsłużyć umie tylko właściciel? By nie spóźnić się na randkę, należy wziąć szeroki zamach, wybić się z obu nóg do góry i niczym pakujący do kosza jeleń i mojso, wbić specjalnie na to przygotowany zardzewiały sierp z wytrzałą fumą pomiędzy glazurą. Potem to już bętka. Jedno gibnięcie, lewa ręka chwyta bolec, prawa noga w górę, lewy bark do ściany, prawa ręka szerokim łukiem dookoła głowy i już mamy wszystkie członki w wąskim światełku, w świetliku. Ostatnie 2 metry do parteru to czas na kontrolę selfie i jawnym makijażu. Nie wolno się grzebać, bo to grozi nabiciem bluza o drzwiczki do biblioteki. Dziś, kiedy nie ma, kiedy ma więcej rozeznania w przeznaczeniu kanciapy na dole, wciąż bierze tam poranny prysznic, oganiając się od środowiskich karalowych. Wyżej jest oczkiem głowy swego ukochanego braciszka i on nigdy nie pozwoli, by stała się krzywda. Poza tym żyje ze wszystkimi w zgodzie, nie ma długów i stara się przestrzegać kodeksu szczurołapów. No dobra, może nie jestem taka święta, wyszeptała, przyglądając się tej ogromnej, oprawionej w skórę starodawnej księdze, położonej na prawdopodobnie jeszcze bardziej wiekowej bukowej ambonie. Zaglądała do łazienki. Od razu uderzył ją ostry zapach świeżej krwi. W mieszkaniu palcem nie kiwnął, ale tutaj się bawił. Skwitowała z żalem i obrzydzeniem, wyciągając lekko już na duży nożny palec ze studzienki odpływowej. Ach, Alex, zawsze muszę motory sprzątać. Już miałem nie znalezisko na śmietnik, jednak niespostrzeżenie za plecami zajął się gospodarz. Co ty tu robisz? Ja spać w hotelu, rzucił na powitanie. Bałam się, że będzie przykry, jak nie przyjdę. Powiedziała tak szczerze i przyjaźnie, jak tylko mogła, trzymając opuszczanie palców, rozkładając się z piorgan. Nie będzie. Więc odłóż to mięso, zostaw gdzie było. Teraz ręce połóż nad zlewem. Trzeba je odkazić, zanim odniesiesz DNA. Alex, właśnie położyłam lachę na paznokcie. Kupisz mi nowy? Na twarzy Aleksa nie pojawiła się najmniejsza reakcja. Po prostu patrzy przez dobre 10 sekund wytrwale z tymi łatwymi, siwymi oczami w sam środek mózgu Ryoki. Kupisz, tak? Potrójne spojrzenie lekko załamuje się głos. Aleks zaś myślał, rozpoczynał kolejną partię szachów. Komu powiedziała, że tu jedzie, kto bardziej dyżur na komendzie, w rozpoznaniu przeciwnika. Dzwonek, Fajbusiewicz i brat Romana. Nie jest łatwo, trzeba się opłacać, a z kasą ostatnio kruchutko. Wybrał typową partię szkocką. Wezmę skórę na kręgę, albo na cygaro rzucę. Biorę dwa sprzed króla i kod na prawego lajfla. Dochodzenie to nie problem, gorzej z ciałem, ciągnął myślnotok. Jeśli definitywnie za ciebie wypalić w kominku, a szczury nie są pewne. Trzeba więc będzie telepać się na psie pole, a benzyna znowu poszła w górę. Czyli ustalone, tak? Riocha miała już absolutnie dosyć tej dziwacznej sytuacji. Kupisz mi ten lakier, czy nie? Ryd, trzymając zatekły palec, przyszło nagle do głowy, bo to przypuszczała od dawna. On mnie kocha. On nie wie, jak zacząć, trzeba go tylko ośmielić. Kurde, ale Alex? W sumie od dawna to podejrzewała, muszę tylko... Pochyl się. Alex chciał oszczędzić sobie męczące szamotaniny. Z wozem ścierną postanowił wstrzymać się do zmierzchu. Był tu dość szeroko literaturze szachowej opisywany manewr, tak zwany kambit górynkę. Oj, coś ci chodzi nieprzyzwoitego po głowie, kochany! Rysuwała w niektóre, gdy znów tego dnia spostrzegła podniesioną do góry brwi, zmieniła koncepcję. Błyskawicznie wywróciła palec ze studzienki, wzięła z monstrualnej, wypełnionej chemikaliami i kosmetykami szafy butelkę łacze i wylała sobie na ręce aż po łokieć. O, chce seksu. On ma teraz chcicę teraz. To się zaczęło, to jest teraz. Teraz, tu. Przez jej głowę mknął z prędkością dźwięku pociąg zwierzęcego pożądania. Dalek zdał sobie sprawę, że Ryoka chce go zabić i do sprawy zabiera się do dzieła, zdecydował się na roszadę. Ona tymczasowo wzięła do ręki szlauch i tak jak stała, oblała się strumieniem lodowatej wody. Taki ruch zaskoczyłby nawet Kasparowa. Nie było ratunku. Trzeba było minimalizować straty,
szanować figury, szukać szczęścia w długotrwałej końcówce. Gdy Ryoka zdjęła i tak prześwitujący pod koszulek, zsuwała spodnie, pod którymi nie było żadnej bielizny, Alex zdjął drabinkę i lądował 4 metry wyżej. Black Rat zamknął stalowe wieko, jeszcze raz podniósł wysoko krzyczastym rwi i z pasją zatrzasnął pozbawioną zamka jednorazową kłódkę. Ten dość niepraktyczny wynalazek był dla niego tym, czym wizytówka dla akwizytora, znakiem rozpoznawczym. Ryoka zaś, zdawszy sobie sprawę, że nikt jej nie obserwuje, straciła ochotę na taplanie. Widocznie zasłużył, zakończyła rozprawę nad znalezionym paluchem. Kodeks już w trzecim paragrafie surowo poleca nie wkładanie nosa w cudzą kaszę. Wiedziała, co to znaczy i zbyt ceniła swój wąziutki kinol, by ryzykować jego utratę. Trzask nieotwieralnego zamka zawsze uspokajał Aleksandra. Tak stało się i tym razem. Czemu ja to zrobiłem? Pomyślał sekundę później. Teraz jest już absolutnie zmarnowana. To jest koniec. To jest już trup teraz. Zmarnowałem kolejne 5 złotych. Z gniewem splunął i tak na i tak zapuszczoną podłogę biblioteki schował do głębokiej kieszeni bezużyteczny przedmiot, który zakończył swój żywot parę milimetrów od skobla. Szachmat. I tu zakończę na dzisiaj. Jeszcze został nam jeden akapit, by doczytać, albo może i nawet 2 akapity, by doczytać 4 rozdział do końca. Alex jednak nie zamknął Ryoki w swojej ludzkiej rzeźni. Ale mamy konkurs. Mamy konkurs, w którym do wygrania jest książka w druku. Tak ona wygląda, pięknie wydana, myślę, że fajnie o sobie poczytać w podróży, czy gdziekolwiek jesteście. Z przodu dedykacja od autora, pojawi się zwycięzca, to dopiszę jeszcze parę słów specjalnie dla niego. A pytanie dzisiaj, które należy umieścić w komentarzu do tego filmiku, to jaki plakat wisi w ludzkiej rzeźni 3 Janiszewskiego 7x1. Jaki plakat wisi w ludzkiej rzeźni przy Janiszewskiego 7x1? Gorąco zapraszam do komentarzy. Kto pierwszy, ten lepszy. A kto nie wie, niech czyta. Może ściągnąć sobie e-booka z Empiku za 8 lat. Zapraszam.